cieszymy się bardzo z tej wygranej, jest dla nas bardzo istotna. No i 3-1 z Łóżkami, no jasne, nie przyjechały tym pierwszym składem, ale mimo wszystko wiemy, jak, na jakim poziomie grają Włoszki i zagrały też bardzo dobry mecz. Wydaje mi się, że kluczowe było granie blok obrona. Dużo piłek podbijałyśmy, nie wpadało nam aż tak dużo piłek. Podbijałyśmy je, też grałyśmy, wydaje mi się, że na bardzo dobrym przyjęciu. Co dodatkowo nam ułatwiło, bo mogłyśmy grać i ze środkiem, i potem szybko do skrzydeł, co na pewno nam pomagało. Wszystko to, co było powiedziane na odprawie, się sprawdziło i po prostu realizowanie naszej odprawy, naszego przygotowania technicznego spowodowało, że też nam się dużo prościej grało. Trener nam cały czas przypominał o tym, co mamy robić, jak mamy robić, także też fajnie, że po prostu mamy cały czas ten feedback i nie wydaje mi się, żeby nam czymś zaskoczyły. Wiedziałyśmy, że to będzie ciężkie spotkanie i takie było. Musiałyśmy się trochę napracować, ale to lubimy robić. Wychodzimy na mecz jak po swoje, chcemy wygrywać i w porównaniu do zeszłego roku widzę bardzo dużą zmianę, jest w nas więcej pewności siebie i myślę, że na pewno to bym postawiła na jednym z pierwszych miejsc. Preparing is not... has not been that difficult. It's playing that is difficult, and the girls did a great job. We started attacking in the right way, but without kind of good quality in the connection between block and defense. The first set we didn't dig, and so Italy took the lead, and then we grow up a lot in this kind of in this part of the match. The second set, for example, we attacked worse than the first, but thanks to the block, we could go 1-1, and right after, our confidence probably grow up again, and we kept improving both in block and defense, and we had many good opportunities in transition that we used in the right way, and so it was a very good victory. We are conscious that Italy is missing many players, but what is important for us is to keep learning and keep improving set by set, and also from the ranking, as we always mention it, probably this would be a good result. Is it something special in playing against Italy for you? It's particular, you know many the staff, I work with all of them or many of them, and with the girls also. And some of them we were sharing the same, matches preparation and whatever until 3 weeks ago. So it's, and maybe that was for since 3 years before. And so, yes, it's particular to have friends and good colleagues on the other side of the net. Listening to my anthem, and this is particular, but you know when the referee whistled the beginning of the match, then you always think only to how to manage your staffs, your team, and how to fix problems, how to find solutions, and it doesn't mean anything particular. Like I said, what is important for us is about the ranking, and that's for sure. It's an important result, and so if it is with Italy or other teams, at the end, then it doesn't change.